To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części programu Maciej Leściosz, CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie możemy rozpocząć od innego tematu. Konflikt dosyć gorący, chociaż wygasający już, Stany Zjednoczone, Iran i oczywiście wpływ tej całej sytuacji na Bliskim Wschodzie na rynki. Mamy za sobą zgładzenie generała Sulejmaniego, mamy odwet irański, który był taki trochę pro forma i symboliczny. Donald Trump powiedział po tym irańskim odwecie: jesteśmy kwita, rachunki wyrównane, otwieramy nowy rozdział. Rynki też natychmiast się uspokoiły po tych, zwłaszcza oświadczeniach prezydenta USA. Ja bym nawet powiedział, że te rynki nie zdążyły się specjalnie przestraszyć całą sytuacją. Jeżeli patrzymy, jak zachowały się główne indeksy, no to praktycznie te ruchy były symboliczne. Wprawdzie pojawiała się zmienność chwilowa, ale bardzo szybko rynek odrabiał. Nie było w zasadzie od ubiegłego piątku, kiedy cała sytuacja się rozpoczęła, jakiegoś takiego większego ruchu, gdzie rynek zakończył jakimś dramatycznym spadkiem sesję. Także tutaj widać, że więcej o tym się mówiło w takich mediach ogólnych niż rynki finansowe traktowały tę sprawę jakoś bardzo poważnie i widziały tutaj faktyczne zagrożenie, nawet tak jak to media sugerowały, trzecią wojną światową. To absolutnie takiej sytuacji nie było. I w tych mediach ogólnych pojawiały się na przykład takie złowieszcze prognozy, że będziemy za baryłkę ropy naftowej płacili $200. Skoczyliśmy z ropą Brent do 71, spadliśmy szybko do 60 kilku dolarów. Amerykańska ropa też już teraz tanieje, dramatu nie ma. Dokładnie, wróciliśmy do normalności. Zresztą tak samo na indeksach. Dzisiejszy dzień jest świetnym przykładem. Mamy historyczne szczyty na S&P 500, na Dow Jonesie, na DAX-ie również blisko lub nawet w tym momencie ten szczyt może zostać pokonany. Nawet WIG 20 9 stycznia w czwartek podniósł się. Wreszcie się podniósł z kolan, chociaż w dalszym ciągu tam jesteśmy blisko oporu, z którego najprawdopodobniej dzisiaj się już nie udało pokonać, znaczy nie udało, bo to już mamy przed wejściem do studia, patrzyłem jeszcze ten poziom nie został osiągnięty. Natomiast warto też spojrzeć na indeks, ten, o którym już kiedyś mówiliśmy, indeks chciwości i strachu, który CNN Business przygotowuje. Jesteśmy na poziomie ekstremalnej chciwości w dalszym ciągu, więc to też potwierdza fakt, że obaw nie ma. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy na szczytach, to czy obawy wrócą? Wrócą, jeżeli będą musiały wrócić, dlatego że jeżeli będzie potrzebny pretekst, no to zapewne jakiś pretekst właśnie w postaci powrotu ewentualnego konfliktu może być uznany przez rynek. I nawet to, co dzisiaj się zadziało, czyli oświadczenie Gwardii Rewolucyjnej Iranu, która powiedziała, że z pewnością tutaj jeszcze będzie silny, krwawy odwet na Stanach Zjednoczonych. Gdyby to nie była taka sytuacja jak dziś, gdzie rynki chciały rosnąć, no to myślę, że to byłby pretekst właśnie do solidnych spadków. No ale na giełdzie w Riyadzie Saudi Aramco, wielka naftowa arabska firma, potaniała w całym tym epicentrum konfliktu Iran-Stany Zjednoczone. Potaniała dlatego, że faktycznie tutaj jest w 100% uzależniona od ropy naftowej, która chwilowo miała załamanie bezpośrednio po śmierci generała. Natomiast też kwestia tego, że znajduje się w epicentrum i jaka jest własność. Dlatego do tej spółki nie mają dostępu inwestorzy zagraniczni, ci, którzy właśnie sprawę niejako bagatelizowali. Więc gdyby spółka była w pełni spółką publiczną dostępną dla inwestorów zagranicznych, to być może też nieco inaczej by się zachowywała. Aramco potaniało, ale metale szlachetne w taki książkowy sposób się zachowały. Podrożały w tych niepewnych czasach do tego stopnia, że złoto najdroższe od 7 lat osiągało poziom $1600 za uncję, palat, rekord wszechczasów w granicach $2100 za uncję. Tak, to złoto faktycznie doszło do poziomu $1600, ale już dziś próbuje dołem pokonać tę lukę, która się pojawiła cenowo na poziomie $1550. No i ona może stanowić teraz taki dość trudny poziom do pokonania, ale też trzeba pamiętać o tym, że złoto nie zaczęło drożeć i w ogóle metale szlachetne w dniu, kiedy się rozpoczęły, pojawiły się obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, tylko już przez cały grudzień, praktycznie nawet część listopada. To były te
złote rynki, tak? Złoto było tym najszybciej rosnącym i tak naprawdę zwycięzcą przełomu roku 2019 i roku 2020. Także to była kontynuacja jednej tego ruchu, ale faktycznie nastąpiło silne przyspieszenie. Było też widać takie ruchy na innych instrumentach, które są uznawane powszechnie za te bezpieczne, czyli na przykład jen, frank, no ale przede wszystkim te metale tutaj rządziły. Zostawiamy Bliski Wschód, skupiamy się na Stanach Zjednoczonych. Będzie recesja w USA, bo sygnały, które dochodzą z amerykańskiego przemysłu, są niepokojące. Są niepokojące tutaj na pewno ten wskaźnik ISM dla przemysłu, który został opublikowany w zeszłym tygodniu. Po raz piąty poniżej poziomu 50, czyli tego oddzielającego recesję od wzrostu, no może niepokoić. A jeszcze taki ciekawy wskaźnik opublikowała Rezerwa Federalna z Filadelfii. Ona publikuje co jakiś czas wskaźniki wyprzedzające dla 50 stanów w Stanach Zjednoczonych. I w tym momencie to są dane z listopada 2019. Według tych danych aż 9 stanom grozi recesja w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak słabych danych nie było od 2009 roku, czyli od tego kluczowego momentu epicentrum samego kryzysu finansowego poprzedniego. Także no, to są niepokojące dane. Na pewno trzeba zauważyć, że wśród tych takich stanów, gdzie ryzyko recesji jest największe, jest zachodnia Virginia, która jest stanem stricte przemysłowym, opartym na wydobyciu węgla, opartym na ciężkim przemyśle. No i to jest zbieżne z tymi danymi dla całych Stanów Zjednoczonych, czyli wspomnianymi danymi ISM dla przemysłu. No ale są też tam inne stany, stany rolnicze, między innymi Montana, Oklahoma, Pensylwania, Vermont. Ale dla tych stanów ten ryzyko spowolnienia gospodarczego jest nieco mniejsze i szacuje się, że recesja będzie w przedziale pomiędzy 0,2 a 1,5%, natomiast dla zachodniej Virginii nawet 4,5% może się gospodarka tamtejsza skurczyć. Także no to nie są na pewno pozytywne informacje. I na koniec wracamy jednak na Bliski Wschód i do Teheranu, bo w Teheranie spadła na ziemię maszyna Boeing 737 MAX linii ukraińskich. Przyczyny tej katastrofy nie są znane. Mogą mieć jakiś związek z tą sytuacją konfliktową w tamtej części świata. Może nie. Wpływ na notowania Boeinga to zdarzenie na pewno ma. No Boeing jest w ogóle taką spółką, która no jest pod odstrzałem od dłuższego czasu. No przede wszystkim te katastrofy Boeingu 737 MAX spowodowały, że w końcu w grudniu, dokładnie 17 grudnia, Boeing musiał się wycofać z produkcji, zaprzestać produkcji tego no jednego z głównych produktów, które napędzały rozwój tej spółki w ostatnich miesiącach i miały w kolejnych też przynosić solidne zyski. No i tutaj stąd wahania. Nawet te pierwsze dni tego roku, no one się charakteryzowały, czy nawet jeszcze wcześniej, w grudniu, wahaniami rzędu 5% w skali tygodnia. No więc tu rzeczywiście ta dodatkowa informacja o tym, że katastrofa w Teheranie mogła być spowodowana usterką techniczną, dodatkowo może spółce zaszkodzić. Teraz ta sytuacja będzie oczywiście badana, ale rynek już wycenił fakt, że to może być usterka techniczna, więc jeżeli by się jednak okazało, że nie była to usterka techniczna, czyli dodatkowy jakiś sabotaż ze strony irańskiej, czy wybuch bomby, czy zestrzelenie, bo są różne teorie, no to wówczas mogłoby pomóc wzrostowi w krótkim terminie przynajmniej kursu, ale to takie sprawy się ciągną często latami, więc nie należy się spodziewać, że tutaj w ciągu najbliższych tygodni zostanie to w pełni rozwiązane. Maciej Leściosz, CMC Markets, dziękuję bardzo. Dziękuję. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. W drugiej części będziemy rozmawiać z Dawidem Augustynem na podobny temat, tak ogólnie i bardziej o wpływie sytuacji konfliktowych na świecie na rynki finansowe.